Hej wszystkim, z tej strony Paku i zapraszam na kolejny odcinek z Majesty. Dobra, w ostatnim odcinku doprowadziliśmy magiczny pierścień we właściwe miejsce. Nie było łatwo, ale było w miarę przyjemnie. Dobra, a dzisiaj myślę, że spróbujemy powstrzymać holdy. Nie chodzi mi tu o twierdzę. Przeczytałem napis u góry Hold of the Goblin Horde, czyli spróbujemy powstrzymać hordy goblinów, które będą najeżdżać nasze królestwo i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Myślę, że możemy sobie zacząć. Dreadful news! Scouts from the frontier report that goblins have been seen heading this way in massive numbers. We must stem this dark tide before they overrun and utterly destroy the kingdom. I suggest you put out a call for heroes, as many as we can muster, to protect our village and keep this vile swarm at bay. I implore you to act quickly. The most recent sightings were not far from the village, and we are ill prepared for such an invasion. Dreadful news! Straszne wieści. Skauci donoszą z frontu, że gobliny były widziane heading this way, na drodze tutaj, tak jakby, no na tej drodze generalnie, która prowadzi do naszego królestwa, znaczy nie ma tu tego dokładnie napisanego, ale to tak to myślę, in massive numbers, w wielkich ilościach. We must stem the dark tide before the overrun. Musimy... Stem... Dark... Okej, czyli generalnie chodzi w tym zdaniu o to, że musimy powstrzymać tą mroczną falę przed tym, za czym... tutaj przybędą generalnie i zdobędą nasze królestwo. Sugeruję posłać po naszych bohaterów. Tak dużo jak tylko możemy. Do ochrony naszych... do naszej wioski. I... Swivelded by... And... I utrzymać... Ojej, zapomniałem, to jest Swarm. Bait to jest zatoka, a swarm... Aha, za horda. Zatrzymać, no, hordy dużej ilości, watahy. Dobra, no, może nie do końca. Ale musimy zatrzymać te ilości goblinów w zatoce. Proponuję działać szybko. The monsters and silence were not far from the village and we are ill prepared such the invasion. Czyli generalnie nie jesteśmy do końca przygotowani na inwazję o takiej skali, o może w ten sposób. Dobra, zacznijmy sobie. W takim razie mamy zniszczyć wszystkie osady goblińskie. I łowcy nie są dostępni, więc kto będzie zwiedzał, będą zwiedzali czarodzieja, eksplorowali. No, kiepsko to widzę, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, myślę, że od razu zaczniemy od ulepszeń strzał. I myślę, że od razu też zaczniemy zbudować kuźnię. Dobrze, że mamy te dwie strażnice. Myślę, że zaczniemy sobie od budowy targu standardowo, jak w każdej planszy, ponieważ to przynosi nam dodatkowe profity. Nie ma co czekać, myślę, że od razu ulepszamy naszych strażników. Okej, okay, mamy tutaj jakąś gildię czarodzieja. Okej, okay, a tu mamy obóz łowców. Myślę, że obóz łowców, zrekrutujemy sobie łowców tyle, ile tylko możemy. I to będzie, wydaje mi się, dobry ruch jak na początek. A po zrekrutowaniu tych wszystkich łowców, jeżeli będzie taka potrzeba, bo ponieważ najadą nasz obóz... Oj, tutaj nie chodź tutaj po podatki, nie ma sensu. I tutaj też nie chodź po podatki. Wydaje mi się, że chyba dobrze będzie wybudować jednego wojownika. Chociaż ja wiem,
Na razie... O, niszczą mi budynek dość mocno. Nie wiem, zobaczymy, czy budynek przetrwa, czy też nie. No na razie widzę, że go naprawiają, więc coś z tego może być. Widzę, że elfy chcą do nas dołączyć. Jeszcze nie wiem, czy chcę elfy. Muszę się nad tym zastanowić, ale za czym się nad tym zastanowię, to chciałbym wybudować drugie targowisko. Okej, mamy pełną gildię łowców, to dobrze. Widzę, że mamy tutaj mnóstwo skrzyń. To też dobrze. Zastanawiam się w ogóle, czy może rzeczywiście nie zrobić krypty i ferwosa. I chyba tak zrobię, wydaje mi się. To będzie najrozsądniejsze zagranie. O, zniszczyli mi targ i zniszczyli... Ile złota straciłem, to straszne. Dobra, co tutaj piszą u tego czarodzieja? Ta niezależna gildia magów... Pledge Defender in, pomoże nam ochronić królestwo. Better the... aha, czyli generalnie możemy tutaj zaenchantować broń, ponieważ to jest gildia drugiego poziomu. No dobrze, jest to jakieś rozwiązanie w miarę w porządku. Okej, myślę, że nasi łowcy odkrywają cały czas teren. To jest dobra informacja. Tu mamy jakąś informację. Zaprzyjaźniona gildia czarodziejów has contributed gold. Aha, czyli dostarczyła nam trochę złota. Dobra, spróbujmy jeszcze raz zbudować drugi targ, żebyśmy nie mieli problemu ze złotem. Może tym razem się uda. Zbudujmy tutaj na maksa tą gildię. Myślę, że tutaj możemy trochę złota dać za tą goblińską wioskę. Oj, nie wiem, czy zdążą zbudować. Widzę, że tutaj przyszedł goblin niestety i zrobił porządek. Nie chciałbym zniszczyć, żeby mi zniszczyli tą gildię, ale myślę jeszcze, że możemy sobie zrobić tutaj gildię łotrzyków. Dobra, widzę, że targ jest zbudowany, bardzo mnie to cieszy. No dobrze. Widzę, że jest stabilnie, tylko zapomniałem praktycznie przenieść obozu. A to źle. Teraz mi się na szczęście udało przenieść obóz w pobliże. W pobliże naszego królestwa. Jeżeli bym tego nie zrobił, straciłbym łowców i miałbym problem z odkrywaniem mapy. Ale na szczęście to mi się udało i nie będę miał tego problemu. Dobra, myślę, że możemy ulepszyć armor. Nie chcę ich na razie budować. Na pewno chcę świątynię Ferwusa. I myślę, że to będzie rozsądny ruch, bo wtedy dorobimy więcej wojowników... wojowników chaosu. W sensie o tych. Dobra, myślę, że gildię też możemy już na maksa rozbudować. Nie musimy się chyba wstrzymywać. Tutaj widzę, że niestety nasze łotrzyki padają. Ale nasi łowcy się szkolą. I bardzo dobrze. Zrekrutujemy sobie też trochę naszych kapłanów Ferwosa. Oni też atakują na odległość. Ale no niestety w walce wręcz nie mają szans z goblinami, więc to już trochę minus. A na szczęście mamy dużo łowców. Okej, krasnoludy postanowiły dołączyć i myślę, że skoro krasnoludy postanowiły dołączyć, to spróbujemy zaprosić ich do naszego królestwa, bo wydaje mi się, że krasnoludy dadzą nam możliwość, przewagę taką, że skoro nas cały czas atakują, będziemy mogli naprawiać budynki. Okej, i możemy wojowników chaosu zacząć budować, ale wolałbym najpierw jeszcze przynajmniej jednego rekruta, w sensie kultysta, tak? To są kultyści, dobrze mówię? Kultyści. Dobra, myślę, że już jest generalnie stabilnie. Jakaś informacja.
Zaprzyjaźniona gildia magów straciła Lost Wards of the... Aha, czyli ochronę przed niezniszczalnością z Mortal Again and Maybe Destroyed by the... Aha, czyli generalnie została... straciła swoją potężną osłonę i teraz jest dalej zniszczalna i może zostać zniszczona przez gobliny, które się panoszą tutaj w okolicy. No trudno, trudno. Czasem tak bywa. Dobra, myślę, że tu tą osadę możemy zaatakować. Tą osadę też możemy tutaj trochę za nią zapłacić. A za te wszystkie osady. Tutaj myślę, że możemy trochę zrekrutować. No jest okej, bym powiedział. Nasze łotrzyki są oczywiście bardzo pazerne na złoto, więc bez problemu powinny się wybrać. Po nagrodę, jakie zostały zaoferowane przez nas, a nasi wojownicy chaosu zrobią tutaj dość duży porządek. Zastanawiam się, czy w ogóle tak na dobrą sprawę potrzebuję rekrutować kapłanki krypty. One są dość mocne ze swoimi... ze swoimi szkieletami, ponieważ szkielety są dość wytrzymałe, w sensie dość dobrze, dość wysoko mają rozwiniętą, rozwinięte umiejętności uników, więc... Ale czy to jest potrzebne na tym etapie, powiem szczerze, na razie nie wiem. Na razie widzę, że jest bardzo dobrze. Mam ochotę tutaj wysłać poborcę podatkowego, ale trochę się boję, że jak go wyślę, to jednak nie przeżyję tego. No bo mimo wszystko to jest już... ta obrzeża jest poza królestwem. Ale myślę, że jak oczyszczę jeszcze trochę tą część mapy tutaj... O... Załatwili nam kultystę, szkoda. A, zbudujemy sobie kolejnego, nie ma to z tego problemu. Zbudujemy też krasnoluda. Krasnoludy goblinów przecież nienawidzą, jak to w każdym porządnym fantazy. Więc wydaje mi się, że będą bardzo pożądane. No i myślę, że magowie dadzą sobie radę generalnie z nimi, że nie będzie tutaj jakiejś wielkiej filozofii. Jeśli o to chodzi. No i obóz łowców też przetrwał. Widzę, że łotrzyki tutaj zachęcone, że tak powiem, nawet niskimi nagrodami. O, łowca też w sumie. Nawet awansuje zaraz na piąty poziom. Nie mają problemu, żeby atakować osady goblinów. Dobra, myślę, że sobie zbudujemy, a nie zbudujemy sobie. W sumie może teraz sobie zbudujemy. Rekruta też sobie ostatniego, myślę, wybudujemy. No i tutaj chyba będziemy mieli spokój z tą częścią królestwa, więc myślę, że możemy odblokować możliwość tutaj chodzenia po złoto, podobnie jak i tutaj, ponieważ teraz już jest w miarę blisko królestwa. Ulepszymy sobie złoto, myślę, znaczy złote bronie, w sensie bronie trzeciego poziomu w kuźni. Myślę, że zaraz będzie... O, widzę, że sobie dają radę w miarę. Weźmiemy tu jakąś nagrodę niewielką, wyznaczymy. Okej. Okay. Szósty poziom. Od siódmego poziomu, o ile dobrze pamiętam, możesz się zamieniać w niedźwiedzia. Na razie tylko kamuflować, więc jeszcze mu trochę brakuje. Ale na spokojnie. A myślę szczerze powiedziawszy, że mógłbym powoli stwierdzić. Aczkolwiek nie chcę też przed zakończeniem tak na dobrą sprawę, tak na 100%. No, że gra generalnie jest już wygrana. Aczkolwiek różnie to bywa, różnie to może się skończyć. Nie jest to jeszcze przesądzone na 100%. Aha, jeszcze miałem jednego wojownika chaosu wybudować. Okej. A nie, myślałem, że... O! Zabójca troli! Ruszył na trola! Zobaczymy, jak mu to pójdzie.
Wol go coś nie trafia. Wolę go na wszelki wypadek uleczyć, jakby coś miało później, tak. O, dobra, już widzę, że raczej bez większego problemu. O. Prawdziwy zabójca zabójca troli w akcji. Bardzo mnie to cieszyło. Dobra, mamy kuźnię rozbudowaną na maksa. Targi też mamy rozbudowane na maksa. Gildi co prawda nie mamy rozbudowanych na maksa. O, kolejny troll chyba gdzieś powstał. Tak, tutaj jest. Myślę, że możemy teraz w końcu zbudować tą gildię czarodziejów. Okej. Okej. Myślę, że tutaj też damy z 200. Tu też damy z 200. O, myślę, że gra jest skończona, wygrana, że nie potrzebujemy nic zrobić. Gildia czarodziejów przetrwała. Sojuszniczego królestwa. Wszystkie nasze budynki przetrwały. Żaden nie został zniszczony. Zostali wszyscy odpowiednio rozbudowani. Bibliotekę możemy jeszcze wybudować. O, dwa kanały koło siebie, ciekawe. Można byłoby tutaj jeszcze jednego, tak na dobrą sprawę, jedną strażnicę wybudować. Nie, raczej nie ma to sensu, ale już tak jak ta gra jest praktycznie zwyciężona, wygrana, więc... Okej, okay, jakaś informacja. Word has arrived. That the goblins have begun recruit trolls. You must wipe them out now, Your Majesty, before... Okej, czyli generalnie gobliny zaczęły rekrutować trolle, więc musimy ich zmasakrować. Your Majesty, before... Aha, za czym wszystko będzie stracone. No, gobliny według mnie są już zmasakrowane. I tak wydaje mi się, że tak właściwie ledwo co z nich zostało, więc generalnie jest dobrze. Nie pamiętam co prawda tylko jednej rzeczy tak naprawdę, czy będzie tutaj jakiś taki większy najazd potem, jak ja ich wszystkich tutaj pokonam, czy będzie taka sytuacja, że hordy najadą mnie ze wszystkich stron. Bo pamiętam, że w którejś misji, w którymś zadaniu tak było, że byliśmy atakowani ze wszystkich stron. Więc myślę, że może sobie teraz dodatkowo uzbieramy na ulepszenie zamku. Okej, gildia magów została ulepszona. Dni targowe porobione. Nie śpieszy nam się jakoś za bardzo w tej misji. O, to jest porządnie zrobiony wojownik chaosu. Ultra Chaos Blade Stick i Ultra Chaos Armor. Nieźle. Oni mają chyba dużo parowania. Nie, 34, 34. Za każdym razem prawie trafiają. Dużo życia mają. Parować może dobrze nie parują, ale... No, są po prostu twardzielami. Okej, okay, czyli widzę, że rzeczywiście jednak trolle przyszły. Zaatakowały nas. No tak, wydaje mi się, że zniszczymy ten obóz gobliński i to będzie już po grze. Tylko nie wiem jeszcze, czy nie będzie takiej sytuacji, że wszyscy nagle naokoło zaczną atakować. Okej, myślę, że można byłoby jeszcze ulepszyć tą gildię na trzeci poziom. Oj, trzeci poziom, mało trochę. Ale idzie armia szkieletów, więc myślę, że będzie dobrze. Szósty to bez problemu, panie. O, tego bije dwóch niestety. Dobra, nie chcę, żeby upadł na sam koniec, więc... A tam 400 złota to nie ma jakiejś takiej super tragedii. Ile niesiesz, panie? 590 zł. Uzna zacnie. Jakbym nie przeniósł tego obozu łowców tutaj, najprawdopodobniej zostałby zniszczony i by trochę dłużej potrwała ta rozgrywka. Natomiast zostałem
że go przeniosłem, rozgrywka dość szybko się może zakończyć, ponieważ odkryłem całą mapę, więc teraz to jest już prosta sprawa, o, widzę. Widzę, że kapłanka krypty robi swoje. Okej, widzę, że jakiemuś czarodziejowi złamanie morale. A kurczę, zbudowałem strażnicę i zapomniałem o tym, że ją zbudowałem. Dobra, zbudujemy sobie trzeci poziom. Nie wiem, czy to jest koniec już, czy jeszcze nie, bo widzę, że tam już jeden z wojowników się wziął dość mocno za tamten, za, że tak powiem, zniszczenie tego budynku. No dajmy za ten budynek 200. Niech sobie kupi potem lepszy sprzęt, jeżeli tak będzie wymagać. A wydaje mi się, że to jest chyba już koniec gry, 16 dni. I czy się mylę? Tak, nie mylę się. Zwycięstwo. Bardzo prosta, przyjemna misja. Jeżeli na początku, gdy zagrożony jest obóz łowców, się go przeniesie bliżej zamku. Dobra. The day is yours, Majesty. The palace guards report there are no goblin settlements as far as the eye can see. While many lives were lost, our kingdom is safe once again. The goblin king will think twice before trying another such futile assault. The days is yours, czyli te dni są nasze, mój panie. Pałacowa straż zaraportowała nam, że osady goblińskie są tak daleko, że as far as the eye can see. Aha, straż pałacowa zaraportowała nam, poinformowała nas, że nie ma osad więcej osad goblińskich tak daleko jak wzrok sięga. Podczas kiedy wiele żyć zostało straconych, nasze królestwo jest bezpieczne jeszcze raz. Gobliński król pomyśli dwa razy następnym razem, za czym spróbuje kolejnego szturmu na nasz. No kolejnego szturmu, ale generalnie chodzi o to, że na nasze królestwo. Okej, poziom zagrożenia 20, poszło w miarę sprawnie, w miarę szybko, w miarę ciekawie. Bardzo fajnie. Dobrze, w takim razie ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować za kolejny odcinek. Zapraszam na następne. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!